kurde. Teraz. Ale mur, ja pierdzielę. No i tu się mur kończy. Hejka. Hejka, będziesz tym pierwszym ziomkiem, który widział nowy mur. Pyk, 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 pyk. Tu, 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 tu. Hop. Hop, 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 hop. Ładnie. Bardzo ładnie to idzie. Bardzo spoczko. Plaga, może dawaj crossa, bo to fajna gra, polecam i najważniejsze, subuj plagę, bo warto. A, dzięki za info. No, pograłbym sobie w crossa auta. Jadzie. Hej zombie, co tam wariacie? Czemu ja się muszę zawsze spierdzielić z tych budynków? Dobrze, że przeżywam w ogóle to, bo jakbym tak ginął za każdym razem, to by był smuteczek trochę, nie? Mur na dwie kratki. No, będzie na dwie. Spokojnie. O, już łucznicy strzelają? Tutaj aż? To niezły łucznik tam napierdziela w takim razie. Pyk, fajnie. Cacy! O, idą tamtędy już. Już twierdzili, że to nie dla nich droga. Bardzo dobrze. Jason, chcesz fajne pomysły na budynki? Zrób klub go 2 złote. Świetny pomysł na budynek, wow. Jason, jak na to wpadłeś? Myślę, że przesadziłem trochę z tym murem, bo tutaj musiałby się zamek ciągnąć. Bo to jest ten mur zamkowy, czyli ten najwyższy mur. A tam będzie taki niższy mur jeszcze. Mur miejski. I on będzie niższy dużo, a ten zamkowy będzie wyższy dużo. Więc w zasadzie tutaj mógłby się kończyć ten zamkowy mur, a tu zaczynać ten niższy już. Mógłby. Prawda? No. Cześć Gryzjusz. Gryzjusz. No i nice! I o to chodzi. Tak to ma wyglądać. Ej, powiedzieć wam tą niespodziankę już? Już chyba mogę powiedzieć, o co chodzi. Będę robił giveaway'e dla was, ale takie dopiero zielone. Co to będą za giveaway'a? Wow! Od jutra? Laga, wydaje mi się, że twój mur mógł być spokojnie na wysokości 3 kratek, ale w końcu to twój zamek. Nie? Nie? Za słaby by to było. Cześć, Plagusz. Do hejka. To już wam powiedzisz, z czego będzie giveaway? Giveaway będzie trwał w sumie 3 tygodnie. W sumie będzie 12 nagród do wygrania. 12. Mike Fire, dobra, to spróbuję pisać literami. Nice! 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 Super! Świetnie! Naprawdę, to ci się udało, nie? Wololo! Wololo! A już mi przyjechały te nagrody i mogę wam pokazać te nagrody już. Żebyście ten się jarali już teraz. Tak sobie wymyśliłem, że wam pokażę na live, bo dopiero jutro się zaczyna giveaway, ale mówię, a dzisiaj im pokażę. A co tam? O nie, kot siedzi w giveawayie. Jak ja teraz pokażę nagrody? Ej, bo miałem pokazać nagrody, ale kot śpi w kartonie z nagrodami. Śpi normalnie kot w kartonie. I co teraz? To jest potwierdzenie. Jest karton i jest tu kot w środku. Widzicie? Normalnie kot tam jest. Czekaj, że mnie słychać dobrze. No, kot wystraszony. Go noszą. To ten bardzo duży karton jest. Bardzo mały kot. Ej, czy pójdziesz sobie stąd, czy chcesz spać nadal? No nie. Ale kot nie będzie w giveawayu. Będą inne rzeczy giveawayowe. O, kotu coś nie pasuje, mówi. Nie, no dobra, to rób tego giveawaya. Ja się zawijam. Gdzieś? Nie. Wololo. A, jednak się kładzie z powrotem kot. Także chyba nic z tego, wiecie? Tego. O nie. Nie rozdaję kota. Kot nie będzie do wygrania. Nie ma szans.
To jest ciężkie. Chodźcie, jesteś ciężkim kotem razem z nagrodami. Jak ja wam teraz mam to pokazać? Jak kot tam śpi? Chyba, że wyciągnę jakoś tak, żeby kot miał gdzie usiąść. Na przykład mam takie słuchaweczki ładne do rozdania. Bardzo ładne. Argon 200. Bardzo, bardzo spoko słuchaweczki. O, kot się przeparkował, mogę pokazać więcej rzeczy. A tych folii, wszystko jest folia. Pierdziele. Uhuhu, co my tutaj mamy? Uuu, myszunia. Krypton 7Z. Wszystko jest w odbiciu, ale bardzo ładna myszunia. Wiedziałem, że się ucieszysz. A, no to ten, widzę, że znowu robisz to samo. To taka myszunia będzie na przykład. F1, R3, wiedziałem, że się ucieszysz, XD2 złote. Tu jest druga myszunia, ale ta myszunia jest chyba dla mnie do testów, także na pewno taka myszunia będzie. Ale nie pamiętam, czy dwie, czy jedna, chyba jedna. Skuti, daj łuczników na ten mur. Ja chcę wygrać tą myszkę, kota, klawiaturę, komputer, monitor, podkładkę, czy inne rzeczy. Komputer, monitor, podkładkę, czy inne rzeczy. Tu też jest jakaś mycha. Xenon 210 to jest Xenon. Xenon 210. Też bardzo ładna mysza. Chodźcie, co ty odwalasz tutaj? O, tu jest jedna z klawiatur. Taka mechaniczna, krótka. Tor. Tor się nazywa 300. Tylko nie pamiętam, która jest do giveaway, a która do testów. Ale na pewno jedna z dwóch. Także na bank. Na bank. Chodźcie, co ty robisz? A tu jest drugi tor. To jest drugi. I jeden z nich jest chyba do testów. Nie pamiętam. Ale ważne, żebym wam to pokazał, żebyście mniej więcej widzieli już, co chodzi, nie? O, to jest kolejna klawiatura. ROT 400. Też fajna. Bardzo, bardzo ładna. No kocie, chciałem podkładki pokazać i ty leżysz na niej. To jest fajna sprawa, te podkładki. O, to jak mam to pokazać, kocie, teraz? Zejdź z podkładek. Kot się położył na podkładkach. Podkładki są bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Bardzo. Ajajaj, no kocie, no. Nie ma szans, żeby się kot ruszył. Następnym razem wam pokażę podkładki pod myszki. Takie fajne, świecące podkładki. Widzieliście świecące podkładki pod myszki? Ja widziałem! Mam takie w domu. Ten mur trzeba skrócić, na pewno. Zrobić go krótszym. Ja mam chleb. Wow. Zginął, by było dopiero. By było dopiero. Tędy musi skręcać mur, a tu się musi zaczynać ten niski mur. O, ten na tyle, co jest. Ojejku, trzeba tam wejść jeszcze. Ajajajajajaj. Turududu. Plaga, wieśniaki, ziemniaki, ząbiaki robią mniej monet, bo masz złoto w ekwipunku. No, nie powiedziałbym, bo tam jest drugie tyle złota, także luzik. Luzik, ziom. Kiedy Minecraft? Może jutro już będzie? Myślę, że tak. No. Myślę, że tak właśnie będzie. Użyj kota do... Co? Kocie, wstajesz już? Kot tam dalej siedzi na tych podkładkach. Niestety, maszynkę go zwabł. Ja myślę, że pokażę wam, jak on już zejdzie, wiecie? Tak. Tak właśnie. Więc będzie taka seria giveawayów. Rzeczowych, itemkowych. I w przyszłym tygodniu już będą 4 giveaway, z czego jeden będzie prawdopodobnie już jutro. Jakoś tak. Jakoś mniej więcej tak. I na każdym live'ie praktycznie będą giveaway. Więc myślę, że warto śledzić kanał. Jak nie macie suba, to zostawcie suba, bo będzie bardzo dużo nagród do rozdania. Bardzo dużo nagród. No, naprawdę dużo nagród. Dobra. Skręcamy z tym. Pyk, pyk. Nie no, ten kot jest niemożliwy. O, daj mi podkładkę. O, mam podkładkę jednak. To jest taka podkładka. Nawet bym ją otworzył, ale nie wiem, czy ktoś będzie później chciał taką otwieraną. O, widzicie? Różne kolory można sobie ustawić. Ojeju, jak ja to później popakuję? No musiał popakować.
Oddaj moda, plaga, oddaj moda. Nie wiem, o co ci chodzi, Mr. Matrix, ten prawdziwy, ale daj sobie spokój, bo ci ktoś banada. Banada. Zbuduj potrójny mur. Czemu potrójny? Zombie prawie do zamku wbiły, nie wbiły. Nie wbiły. Nie wbiły, nic z tego nie będzie. Myślałem, że coś z Razera będzie. To nieźle. Szkoda, że nie wygrałem. Konkursy będą na live'ach. Będą giveaway na live'ach po prostu. Będę losował z widowni ludzi. Nie na klimie, tylko normalnie na luziku, tak jak zawsze. No, bo to jest troszeczkę szybsza forma, wiesz? No, glim jest na pewno wygodniejszy, bo nie muszę jakby nic robić, tylko sami się tam zgłaszacie. Nie trzeba robić specjalnie do tego live'a, nie trzeba nagrywać filmiku i tak dalej. Wystarczy wam link podać i wy sobie tam już wszystko ogarniacie. Ale. No ja bym wolał na live'ach jednak, nie? To bym wolał. To chyba ten sam typo. I co myślicie, taki mur miejski mały wystarczy? A tam taki duży zamkowy? Ja myślę, że powinien wystarczyć, nie? Powinien. Robimy tutaj jeszcze w tą stronę kawałek tego muru, żeby nie było. Nie wiem, na ile ten mur robić właściwie. Myślę, że w tą stronę już możemy. Oho. No i co wy robicie? Koty. O. Nagle zaciekawione. To pudełko już leży w moim pokoju chyba trzeci dzień. A koty nagle dzisiaj są zainteresowane strasznie, bo ja to ruszyłem, na live'ie to ruszyłem. I one teraz się strasznie zainteresowały tym pudłem. Wcześniej takie nie były zainteresowane. Teraz nagle to nie wiadomo co. Ohoho, jakie interesujące pudło. Pierdziele. Jak ja potrzebowałem coś z nim zrobić. Tak jest. Tak jest właśnie z kotami. Chociaż jeden kot w nim śpi prawie cały czas. To w sumie jakby się trochę nim interesował. Ale pobudziły się koty. A spały. A teraz się pobudziły. Dobra. Myślę, że tyle cegieł to mi wystarczy. Bezproblemowo. Pyk. Przynajmniej na tą część. Dobra. Niedługo 200 tysięcy subów. No, niedługo. Właśnie z tej okazji są te giveaway'e. Tak, wiesz, droga do 200 tysięcy. I przy okazji wbijania tego ostatniego 10 tysięcy, tak? Ostatnich 10 tysięcy, to przy tej okazji będą giveaway'e właśnie dla was. A czemu by nie? Tak, oczywiście wszystko od Genesisa. Genesis. Jak to lubi? No, bardzo, bardzo dużo nagród wysłali. Dla was, wszystkie. No i parę rzeczy dla mnie do testów oczywiście. Ja też się cieszę. Będę miał nową mychę. Pyry. Dobra. Git. Kupa plagi stan na czacie, dawaj kotu. Nie. Tak nie będzie, kotów się nie rozdaje. Tut. Dobra. Co? Nie, no już później chyba, nie? Kiedy wyniki konkursu? Chodzi ci o wynik konkursu na kolonii Survival? To już były. Już się skończył konkurs. Do piątku były zgłoszenia. W weekend była wysłana już nagroda. Jeżeli nie dostałeś nagrody, to znaczy, że nie wygrałeś po prostu. No. Co tu dużo mówić? Nie chcę mi się tak robić muru takiego, w sensie, żebym na dwie kratki go zabudowywał całkiem. Wolałbym zrobić tak, żeby go drugą ścianę zrobić już za trzecią kratką jakby. I tyle. Też trzeba będzie na pewno przeciągnąć. Górę. To na bank. I trzeba będzie coś zrobić z tym murem, żeby był taki ciekawy jakiś. Nie był nudny, prosty, tylko żeby miał jakieś tam te różne kształtowania, pierdoły, murki i tak dalej. Pyry. Dawaj kota na giveaway. Nie ma szans. Nie ma szans, ile byście nie pisali. Ja nie oddam mojego kota. Nie. To by musiał być wtedy odbiór własny. To wiecie, kota paczką nie wyślę przecież. Tak się nie robi. Ale ja nie chcę oddać kota. Nie ma szans. Koniec kropki. Mhm. 24 godziny stream na 200k? Nie.
Nie, nie. Nie, losowania będą od jutra. Praktycznie na każdym live'ie będzie, bo chyba 4 losowania w tygodniu będą, tak? 4 losowania w tygodniu, no. 4 losowania w tygodniu będą, więc myślę, że więcej jak 4 live'y to ja nie robię w tygodniu. Więc na każdym live'ie będzie jakieś losowanko, jakiś sprzęcik i będzie spoko. Mike Fire. Aha. Pozdrawiam cię, Mike Fire. Fire mój. Dzięki za donate. Donate. Ciesz się z hajsu, pozdrów, jak możesz, pamiętam, jak kiedyś w Gmotę z Cepena. Liv, siedzieliśmy razem z celi XD 5 Aha. złotych. Takie buty, to nieźle. To nieźle, ziom. Dobra, jak sobie radzą moi łucznicy, bo mówicie, że zombiaki prawie weszły do zamku. No ja nie wiem, czy one tak prawie weszły, co? Chyba nie prawie weszły. Chyba nie. A, bo one wchodzą znowu na te mury. To jest problem. Czemu wy wchodzicie na te mury, gamonie? Jak one to robią? A, już wiem, o co chodzi. Wiecie co? Jakbym dał czarne deski na szczycie tego. Wow! Ale mi buły wypłacił zombiak. No, sporo ich tutaj jest. Jakbym się tu nie kręcił, to pewnie by weszły do środka. Pewnie. No. I trzeba będzie coś ogarnąć z ochroną jeszcze. Oj, tam jeden zombiek się zabłąkał bardzo. No. Nieźle się błąkają. Nieźle! Zbłąkane zombiaki. Czemu one tak tymi bokami chodzą? Bardzo ciężko jest je wtedy trafić. Czy łuczniki nie mogą trafić, w sensie? Ja to może i bym trafił, ale... Ale łucznicy nie dają rady. No i co? Wejdzie? Nie wejdzie? Ten z boku jeszcze tam coś pomaga. Myślę, że tu trzeba łuczników jeszcze ustawić. No. W ogóle nie trafia tamtym. Aha. Tutaj już doszły. Nieźle! Aha. To niezły spam czatowy, nieźle. Wow. Wow. Tam trzeba walnąć łucznika normalnie. Normalnie musi tam stać łucznik, bo jak nie, to będzie przypał troszeczkę. Troszkę przypału by było. Nie mam tych kołczanów? Myślałem, że mam. Myślałem, że mam kołczan jeden albo dwa. Tu damy łucznika. I tu. Git. Nie to, tylko to. Ja pierdzielę. Oni się tam pojawiają. Szkoda, że nie spadają na dół. Pozdrawienia dla Plagi. A dzięki, Paula, też pozdrawiam. O nie! Daj kota na giveaway. No strasznie jesteście z tym spamem. Strasznie! Niedobrze. Przywaliłem aż sobie w tego mikrofona. Dark Slay. No siema, siema. Siema, ziomeczku. A u mnie wszystko spoko. Wszystko spoko. No siema, Piotrek. To znowu jak to tam u ciebie? Ostatnio trochę luz było, wiesz. Mniej live'ów. Live'a chyba już od 5 dni nie było. Jakoś tak mniej więcej. Także wiesz, tak leniwie. Leniwie spędzałem czas. O, może tak. Chociaż więcej nagrywałem na kanał. Przy tym. Ale wiadomo, odcinek na kanał to jest pół godziny nagrywania, a zrobienie live'a to z reguły parę godzin. Więc no. Jest jak jest. Kasacja, renowacja. To nie złe. Plaga, no. Jeśli będą później rajdy, to zrobisz rajda do Arma 3, kup ten do AJO. Nie wiem, kto to jest Arma 3, kop. Ale nie wiem, czy będę robił rajdy, wiesz? A jak będę robił, to mi przypomnij na czacie po prostu. I spoko! No. I co? Chyba to jako tako wygląda, nie? Z tym czarnym drewnem. Przynajmniej nie będzie taki nudny ten zamek. Chociaż nie wygląda jakoś super wybitnie. No. Sam nie wiem. Może zostać. Tylko, że nie wiem, czy nie miałbym pochodni w ten sposób w takim razie. Tutaj. No. Tak lepiej wyglądają. I git. I przynajmniej te zombiaki nie będą wskakiwały. No to już będzie troszeczkę ułatwienie dla moich łuczników. No. Na pewno. Ile budowałeś ten zamek? A pytanie, są w tej grze zombie? Są zombie. A zamek, no, buduję na live'ach, także ciężko określić, ile ja już go buduję. No trochę mi z tym schodzi. Trochę czasu na to poświęciłem. Dobra. Trzeba by było coś tutaj zrobić jeszcze ciekawego. Żeby coś się działo z tym murem, bo on jest taki... taki średniawy, bym powiedział. Mocno nieciekawy. Jakby zrobić takie wcięcia. Coś takiego, co drugą. Tylko musiałbym zobaczyć, na ile to wyjdzie. Gdzie się skończy. Może być tu też. Tyk, tyk. Git.
Gicior. Gicior, ładnie wyszło. Ładnie, ładnie. Nie wiem, czy chcę te akcenty drewniane tutaj dawać. Ale chyba będzie fajnie. Chyba będzie spoko nawet. Nie widzę tego. O, tu jest. Dobra. I na dole. 2, 3. Tyk. Tam się połata później to. Później tam trzecią jeszcze będzie trzeba dodać. Chodzi mi o to, żeby ten mur nie był taki po prostu prościutki. To żeby jakieś tam miał wcięcia. I kształty. No. Nie lubię takiego prostego muru. Taki będzie ciekawszy. Na pewno. Na pewno. Przy murze zrób takie podpory. Nie wiem, co to są takie podpory. Ale dzięki za pomysł, świetny. Matidek, dzięki za suba. Pyk, pyk. O, sadzę. Widzicie, o co chodzi? Nie wiem, czy to drewno chcę dawać. Co myślicie o tym drewnie? Czy pasuje te czarne drewno do muru, czy nie? Jak myślicie? Pasuje albo nie pasuje? Piszcie na czacie. Pasuje, nie pasuje. Pasuje, nie pasuje. Tam oczywiście nie będzie tych dziur. To będzie zamurowane, nie? Tylko zastanawiam się nad tym czarnym drewnem. Czy dawać czarne drewno, czy po prostu dać mur? I tyle. Nie pasuje. Średnio, nie? To jest taki za duża zmiana koloru chyba, nie? No, większość jest za tym, że nie pasuje. Też tak myślę. Pyrypy. Myślę, że te czarne coś, to można by nawet w te wnęki właśnie dać. Teraz zobaczymy. Zrobimy dwie wnęki. Jedną ze zwykłych cegieł, a drugą z czarnego drewna. I zobaczymy, może to będzie fajnie wyglądało. Teraz macie. Wnęka ceglana i wnęka czarna. Czarna jest taka, no... Wygląda jakby to było troszkę głębsze, no nie? Teraz kwestia tych. Ceglana, czarna. Ceglana, czarna. Piszemy na czacie. Ceglana albo czarna. Ceglana czy czarna? Ja mam tutaj tego. Patrzcie. Owocki mam tutaj. Widzicie, jakie fajne? Zmielone. Widzę, że dużo jest tych czarnych. Zostajemy przy czarnej. Mi też się podoba czarna. Czarna jest spoko. Pyk. Tu muszę więcej zrobić w takim razie tych desek. Dużo więcej. O! To zrobiłem, kurde. Ajajaj. Dobra. Git. O, jeszcze ładniej. Super, mistrz budowania normalnie mi się włączył jakiś. To można zabrać. Nie git. Tu pójdzie ściana, to się zakryje wszystko. Będzie ładniutko. Będzie super tacy. Tutaj trzeba też będzie mur zrobić w takim razie. Z jakąś bramką na wodę. Tyle. Taka będzie jeszcze piątek 13. Pewnie kiedyś będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy, wiesz. Musimy znaleźć ochota na piątek 13. I tyle. Daj te liście różowe, co? Trochę za ciemne są deski. Nie, no właśnie o to chodzi, żeby były ciemne. Właśnie o to mi chodziło, wiesz? Żeby były ciemne. W sumie to może być nawet... O, teraz trzeba będzie wymyślić tam na tych skrętnych, jak to ma wyglądać. Bo jeszcze nie wiem. Dodatkowe. No, nie będzie łatwo. Teraz co, tutaj murek? Chyba tak. To by było na miejscu. Teraz zobaczymy, jak to z zewnątrz wygląda. No jakiś murek musi być, nie? To na bank. Pyk, zjedzone. Takie krzyże wyszły. Te krzyże średnio.
Nie wiem, czy tam drewna nie dam na górze w takim razie. Bo te krzyże to tak 2 na 10 mocno nawet. Zobaczymy bez tego murku, jak będzie wyglądało. Kurde, jak tam daleko trzeba iść, żeby tam wleść. Ja pierdzielę, no. Nie, krzyżenie. Krzyżenie. W sumie nie musi być tutaj muru przecież. A zresztą jak będę chciał łuczników ustawić, to i tak nie mogę mieć muru, bo oni będą łajze strzelały. Ładne krzyże. Trochę jak kościół. Nie, mi się nie podobają krzyże. Słupy, okej, okay, krzyżenie. No, patrzcie. Teraz jest tak. Tylko że to jest teraz za wysokie. Te tutaj są teraz za wysokie w takim razie. No. Tu. To na pewno. Co tam? Zombiaki? Cwaniaki? Piu! To ładnie. No widzicie, tak jest jakoś dziwnie, nie? Jedną kratkę. Prawda? Jeszcze gorzej. Nie, nie jest gorzej. Kupa plagi dobra, plaga jak sobie chcesz. Jeśli nie dasz tego kota, to mocno tego pożałujesz. Robimy świetny stał, pomysł. Że ktoś za nim stoi, a plaga będzie cały czas się odwracał. Cały czas, nie to, że mam kamerę. Nie to, że mogę spojrzeć po prostu w kamerę i nie muszę się odwracać. Gdzie jest krzyż? Krzyże lepsze. Nie. Krzyże nie lepsze. Dobra, teraz będzie git. Tu trzeba coś zrobić teraz. Myślę, że w takim razie tutaj by musiało być, czyli tak, dwie wolne i tutaj znowu dwie wolne i tutaj wychodzący. Nie bardzo. Oj, trochę zgłodniałem. Się ranny zrobił się. Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa. No i zasy. Raz, dwa, trzy. Że tutaj to już w ogóle tego drewna pójdzie. Nieźle. To mi się podoba. Jak nie chcecie tam wejść przez mur może? Pa, zombiaki. No i nice. Teraz będzie tu trzeba zrobić takie same. Ajajaj, ile to jest roboty. Dajcie spokój. Weź sobie ogarnij to wszystko. Zawsze sobie wymyślę jakieś super fajne zdanie, które mi ułatwia live'a. No. Te wyglądają dziwnie. Co najmniej. Co najmniej dziwnie wyglądają, bez kitu. No. Myślę, że było okej. Okay. Nie. Nie podobały mi się i koniec, no. Nie pasowały mi do zamku. Teraz jest lepiej. Teraz jest sensownie. Chociaż nie jest tak super, bo najlepiej jakby były schodki jeszcze. Ale jest okej. Okay. I tu by wypadało, żeby zrobić jeszcze jednego. Niby. No. Tu już by musiał być jeden. I tam dalej, następne. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Można biegać i ściągać te wszystkie zombiaki. I wtedy nikt nie zaatakuje. Tam w ogóle jest strasznie ciemno, ten wiatrak cały. On jest albo w cieniu, albo jest ciemno i go nie widać. I szok. Te zombiaków, patrzcie. Sobie idą. Zombie bombi. W ogóle tutaj. W takim razie trzeba będzie zrobić jakieś wyjście. Bo tu będzie ten zamkowy jeszcze kawałek, nie? Jakiś tu budynek duży czy coś. Coś się wymyśli, coś tam musi być. No. Dobra, czyli tak, tu by wychodził mur, znaczy ten słup, tu kolejny i tu kolejny. I tu tak dziwnie wyjdzie, no ale w sumie lepiej się nie da, wychodzi na to. I później znowu by było to wolne, tutaj by był następny, tu następny i tutaj następny. Tak. Plaga, kiedy odcinek z Broke Protocol wysłany 19.6? Nie wiem, kiedy odcinek z Broke Protocol. Dobra, to sobie później pousuwam. Ale najpierw zrobię te słupy całe. Digit. Te są dziwne. Te boczne, bo się nie trzymają jakby w ogóle niczego. Dlatego są dziwne.
Ale niech już będą. Niech sobie już będzie. Chociaż w sumie moglibyśmy zrobić tak, żeby je podczepić jakoś na przykład tutaj. Ale to wtedy takie będą wielkie siurki. To nie, może nie. Takie będzie dziwne. Nie, nie róbmy. Nie róbmy wielkich siurków. Pyry, py, py, pyry, pyry. O, ja tam nie sięgam teraz. Co to ma być? Weź tu se buduj. Miał być fajnie. Dorób strzał. O, dobry pomysł. To naprawdę niezły pomysł z tymi strzałami. Kto by się spodziewał, że strzały się kończą? Prawda? Dobra. Trzy. Raz, dwa, trzy. Kupiemy. No, były siurki straszne. To nie. Krzyże strzały. Wszystko po kolei. Dobra. Raz, dwa. O! Czemu mi to robisz, gro? No, przestań. Pyk. 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 Pyk, pyk. I pyk. I cap, cap. I pac. Świetnie. I to, to będzie to. Teraz tu trzeba porobić takie skubańce. Tak. Dobra. Tu i tu. I ostatni. Tu i tu. Tylko, że niżej. Tak? Na tej wysokości? Na tej. Jest dobrze. Jest cacy. Teraz dziury. Tu. I... tu. Pyk. Super. Super fajnie. Git. Mnie się podoba. Nie wiem jak wam. Mnie się podoba. Jest spoczko. Dobra, lecimy do zamku. Trzeba górę skończyć. Ajajaj. Ale roboty. Ale roboty. No. Grip krzyże. Czemu? Czemu? Zrób dziedziniec. No. Może zrobię tam właśnie. Może. Kiedy SCP? Nie prędko. O! Nie prędko. Dobra. To trzeba pozabierać. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. Cacy. No i bardzo ładnie. Teraz to ma ręce i nogi. A nawet więcej. Widzicie? Cacy. Dobra, tu ma być kolejne. Już sobie tak to zrobimy. Skryt na tych murach daj łuczniku. Tam, gdzie jest to puste miejsce tu? Obok zamku, zbuduj takie małe sklepiki, taki park niby 2 złote. Wiesz co, te sklepiki i taki park niby to ja właśnie tu chciałem zrobić. Wiesz, że to było takie jakby dolne miasto. Tutaj wszystkie te domki i pierdoły by były. Tu by był, szedłby taki mniejszy mur, na 3 kratki dosłownie. No a tu by był taki wielki mur, znaczy zamkowy i w tym zamku już by były takie, wiesz, bardziej kozackie rzeczy, nie? I skarbiec by tu stał, zbrojownia, koszary. Takie rzeczy by były w zamku. A poza zamkiem właśnie takie małe domki, targi i pierdoły. No. Tak to sobie widzę. Tu trzeba skończyć teraz w tą stronę. To niezła gleba. Jak zawsze. Jak zawsze. Mój ziomek w ogóle nie ma bezpiecznej pracy ze mną. Czy ja dosięgnę z większej odległości? Pewnie nie. Kurde, gdzieś mam to, co mi się jest na nosie. Nie spędzi. Tak to jest, jak się z kotami bawi na live. Później się ma sierść w nosie. Albo na nosie. Spędzi. Tu, 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 tu. Myślę, że taki mur będzie spoko. O! Daj no mnie cegły. Gryz już powrócił z nowym awatarem. To niezły awatar. Nowy fryz. Znaczy nowy kolor. Różowy. Różowe włosy. Welcome to. Na, 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 na. Tak można chyba śpiewać. Komuś kiedyś. Dobra. I co, w tamtą stronę już pyk? Chyba tak. To jest na tej samej długości. Mniej więcej. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Aaaa. Taki kawalątek i kurde się skończyły, no. No i nice! Taką niespodziankę. Niespodzianka już była, widocznie ci nie było na live.
Uuuu, nieładnie. Nieładnie, niespodzianki to by chciał oglądać, ale live'a to nie ogląda. To nieźle. To, żeś się popisał, ziom. To, żeś się popisał. No. To nieźle, to nieźle. Pyk. Siema, ta gra za darmo? Nie, nie jest za darmo. Na Steamie możesz ją sobie kupić. Albo wygrać w giveaway u mnie na kanale, więc subuj. Będą giveawayki na pewno. Jeszcze dwa klucze mam do tej gry do rozdania. Będzie giveawayków troszeczkę. Troszeczkę. Dobra, to odcinam. Ej, to nie znika. To nieźle. Fajne drzewo, kurde. Spoko drzewko. Ja pierdzielę, ten mur to ja będę latami budował. Co najmniej. Co najmniej latami. Powaga. Powaga poważnie. Pozdro od Aikara. Aha. Jakiś mini rajd. Okej, kumam. Kumam mini rajdy. Oj, chyba dziurę tam zostawiłem troszeczkę jakby. Dobra, jest. Tacy. Super, wypas. Pozdro od plagi. O właśnie, jak są rajdy, to możecie odpisywać pozdro od plagi. Wtedy ta osoba, co rajdowała, się czuje pozdrowiona. I te, i wszystkie rajdujące osoby też. To dzięki za rajda. To bardzo fajnie, że wpadliście. Super. Oj, dostaję suby, to też nieźle. Tylko jeszcze nie wiem, czy z rajda, czy raczej z tego, że powiedziałem, że giveaway będzie. Bo będzie giveaway. Też te suby. Suby, suby, suby. Dam. O, no ładne. Ładne pozdro od plagi. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Tak. Słaba podróbka Minecrafta. Aha, to nawet nie podrabia Minecrafta, wiesz? To jest zupełnie gra o czymś innym. Tak właśnie. Dobra, idziemy tam. Pestki od kiwi się śmiesznie gryzie. Co małe i chrupiące. No heja. Mamy dwóch dodatkowych użników i teraz powinno się udać. No. Czy są nowe bloki na serio? No na serio są, tak. Wystarczy obejrzeć odcinek, żeby wiedzieć. Patrzcie, ile wiśniaków jest. Masakra. Bardzo duże ilości ziemniaków, wiśniaków są. Powinno być też bardzo dużo zombie w takim razie. Ale nie wiem, czy będzie. Susanna, dzięki za suba. Suby zawsze spoko, nie? No. On dziękuję za pozdrowienia. To miło. To miło. I oni sobie strzelają. W sumie jak postawiłem te słupy, to tak średnio mają jak strzelać. Ale okej. Okay. Dałem radę. Aha. Walą jak z karabinu. Ten łucznik tutaj to już w ogóle nie pasuje, nie? Trzeba go chyba przemieścić troszeczkę jakby. Jakby troszeczkę trzeba go przenieść. No tutaj tak... Tak wygląda, jakby nie miał co robić zupełnie. Może tutaj będziesz się bardziej odnajdywał, co? Ziomek. Dawaj tu. Dawaj tu obok. A, bo on poszedł po łuk. Jednak ma już ten łuk w ręce. Się okazało, że miał go ze sobą przez cały ten czas. To nieźle. Mroczny Seba. Niezły subskrybent. No. A dzięki. Idę jeść kaktusa. O, to nieźle. To smacznego kaktusa, ziom. Smacznego. Ej, zobaczcie, normalnie ten mój zamek daje radę. To, że ciemno tu jest w cholerę. Bardzo ciemno jest po prostu. To taki ekstra budownik, budujesz piękne krzyże. Pozdrów Krzyśków ode mnie 4 złote. Dzięki, pozdrawiam wszystkich Krzyśków od ciebie. Dzięki, ziom. Nice donate, man. To jest jakby tak. Nie no, tyle samo jest. Nieważne. W sensie, że zwiększa odległość. Ooo. Dobra. No i co, widzicie, jak ładnie?
Naprawdę ładnie. Bardzo ładnie. Widzicie? Się świecą mury. Się świecą, ale tak się nie świecą do końca. Super. Super cacyk.